Hej, dzisiaj trenujemy Tabatę. Tabata jest to trening interwałowy całego ciała, przyspiesza nasz metabolizm i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Szybki trening, ale intensywny. Jedna Tabata to 4 minuty. Dzisiaj zrobimy takie 3. Tabatę dzielimy na 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Czyli 8 razy mamy pracę po 20 sekund. Pamiętajcie, żeby każdy trening poprzedzić rozgrzewką. Ćwiczcie świadomie. Jeżeli nie będziecie mogli wykonać jakiegoś ćwiczenia, będę Wam dawać alternatywy. Mamy 2 ćwiczenia, które będziemy wykonywać na przemian. Pierwszy, pajac. Trzymaj tempo, spięte mięśnie brzucha, klatka otwarta i oczywiście oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Drugie ćwiczenie. Siad równoważny. Nogi w górze. Lekko zaokrąglone plecy, spięte mięśnie brzucha. Oddychamy oczywiście wdech nosem, wydech ustami. Nie zmieniamy kąta ustawienia w kolanach. Bardzo ważna sprawa, dużo osób robi to w ten sposób. To nie o to chodzi. Cały czas trzymamy napięte mięśnie brzucha. Alternatywa? Podpieramy się, zaokrąglone plecy i to samo. Wdech nosem i na spięciu wydech. Jeżeli w ogóle Wam sprawia to ćwiczenie trudność, połóżcie się, wykonajcie zwyczajne półbrzuszki lub każde inne ćwiczenie, które po prostu potraficie zrobić. Jesteście gotowi? 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. Cały czas trzymamy spięte mięśnie brzucha. Oddychaj, wdech nosem, wydech ustami. Tempo. Każdy ma swoje tempo. Trzymaj. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Spięte mięśnie brzucha cały czas. 10 sekund przerwy. Schodzimy na matę. Spięte mięśnie brzucha i jedziemy. Możesz przyspieszyć lekko zaokrąglone plecy. Wersja łatwiejsza. Podpieramy się. Klatka cały czas otwarta. Nie zmieniamy kąta ustawienia w nogach. W stawie biodrowym. Tu w tym miejscu pracujemy. Przerwa. Znowu pajac. Go. Oddychaj. Cały czas. Wdech nosem, wydech ustami. Tempo. Trzymaj. Trzymaj. Przerwa. Go. Znowu pajac. Dwa ćwiczenia tylko. 3, 2, go! Proste ćwiczenia, ale cały czas pamiętaj o technice i oddechu. Trzymaj. Brzuch. 3, 2, go! Proste plecy.
Mata. I ostatni. Go. Tempo do końca. Trzymaj. Mocno napinaj mięśnie brzucha. Trzymaj swoje tempo. Druga tabata. Przysiad, kołyska, dynamiczne wstanie, wyskok. Kołyska, zaokrąglone plecy, dynamicznie. Hop i wyskok. Pamiętajcie, żeby wylądować miękko na nogach, nie na prostych nogach, ok? Alternatywa, zwyczajny przysiad lub hop, dynamicznie. I kolejna alternatywa. Jeżeli nie możecie skakać, to po prostu nie skaczcie. Kołyska i spróbuj usiąść. Siad równoważny. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ważna sprawa, nie kładź się plackiem. Plecy bolą. Zaokrąglone plecy i hop. Cały czas zaokrąglone plecy, cały czas spięte mięśnie brzucha. Potrzebujesz sobie pomóc, wesprzeć się na ramionach, to po prostu to zrób. Kolejne ćwiczenie, podpór i wspinaczka. Pamiętajcie o tym, żeby barki były na linii dłoni. Nie wycofujemy, tylko w ten sposób. Cały czas spięte mięśnie brzucha, proste plecy, stopy na siebie zadarte i trzymamy tempo. Pilnujcie tego, aby nie odjeżdżać. Często właśnie wykonujecie taki błąd, że z czasem odjeżdżacie albo biodra idą do góry. Alternatywa, hop, hop, hop. Przyciągamy pojedynczo nogi lub przechodzicie na przedramiona. Spięte mięśnie brzucha, hop, hop, hop. Głowa przedłużeniem kręgosłupa cały czas. Zaczynamy drugą tabatę. 3, 2, 1, go! Cały czas spięte mięśnie brzucha, proste plecy. Gotowi? Go! Cały czas spięte mięśnie brzucha, barki na linii dłoni. Stopy zadarte na siebie. Tempo, każdy swoje trzyma. Go! Cały czas brzuch trzymaj. Jeżeli wam coś nie wychodzi, możecie zamienić na jakieś inne swoje ulubione ćwiczenie. Go! Jedziemy! Hop! Oddychaj! Dawaj! Trzymaj! Hop! 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 Hop!
Jeśli zamach nie wychodzi, to sobie pomóż jeszcze raz. Ostatnie. Na maksa jedziemy. Go. Słoneczko wyszło. Bark na linii dłoni. Uff. Dobra, przerwa na wodę. Złapanie oddechu. Jeżeli potrzebujecie więcej niż pół minuty, to zróbcie minutkę. Trzecia tabata. I bieg bokserski. Tempo, cały czas spięte mięśnie brzucha. Możesz lekko trzymać opad tułowia. Hop, 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 hop. Tempo. Drugie ćwiczenie mamy. Przysiad szeroko, złącz kolana, idą na zewnątrz, na czubek palców stóp. Cały czas spięte mięśnie brzucha, zarówno w dole, jak i w górze. Klatka jest otwarta, proste plec, oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Alternatywa szeroko. Pamiętajcie o tym, żeby raz jedna noga zaczynała, raz druga. I cały czas ta sama zasada. Trzymamy spięte mięśnie brzucha. Jedziemy. Trzecia tabata. Ostatnia. Jedziemy na maksa. Pierwszy bieg bokserski. Go! Tempo. Max tempo. Przyłóż mu albo jej. Trzymaj brzuch cały czas spięty. Może być lekki opad tułowia. Hop, 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 hop. Tempo. Kolejne ćwiczenie. Szeroko przysiad i złącz nogi. Tempo. Zewnij pośladki w górze. Hop. Brzuch cały czas spięty. W dole tak samo. Hop. Nie możesz skakać. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Raz jedna noga, raz druga. Hop. Bieg. I cały czas oddychamy. Go! Za 20 sekund pracy. 30. Uhu! 10 sekund, 4! 10 sekund. Bierzemy oddech. I jedziemy szeroko złącz. Tempo. Cały czas brzuch trzymaj. Klatka otwarta. Pracuj ramionami. Hop. Możesz trzymać w ten sposób też ręce. I bieg. Jesteśmy w połowie. Z górki tylko. Trzymaj brzuch. Trzymaj. Tempo. Szeroko złącz. Go! Yeah. Ostatnie dwa razy. Two, one, go!
Trzymaj tempo. To jest ostatnia tabata. Ostatnia. Oddychaj. Go, 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 go. Słyszycie tą muzę? Ostatnie. Maksik. Go. Poślady cały czas mocno w górze zepnij. Zaczynaj. Yeah. Trening możecie wykonać zarówno w domu, jak i w plenerze. Dziękuję za trening, zapraszam na kolejny, a teraz czas na pełnowartościowy posiłek. Pamiętajcie, macie 5% zniżki na hasło MachiFit na każdą dietę.